historia pizzy, tego w jaki sposób powstała, w jaki sposób, można powiedzieć, stała się takim daniem, które jest znane na całym świecie. Pizza, można powiedzieć, wywodzi się ze starożytności. Już wtedy te placki, okrągłe placki były czymś bardzo powszechnym. A już w starożytnym Rzymie takie placki były podawane z ziołami oraz z serem. W 997 roku po raz pierwszy udokumentowano użycie słowa pizza, a wiek XVII to już dwa rodzaje pizzy. Alla mastunicalla z bazylią i serem i pizza ai cecinelli, czyli pizza z rybą. Później, kiedy z Ameryki niejako, można powiedzieć, sprowadzono pomidory, kiedy pojawiły się one na stołach europejskich, zaczęto je bardzo szeroko wykorzystywać też właśnie do pizzy. Teraz sobie bez keczupu, bez sosu pomidorowego nie jesteśmy w stanie wyobrazić pizzy, ale to właśnie wtedy pomidor stał się takim jednym z głównych składników pizzy. Pierwsze lokale takie ukierunkowane na dostarczanie ludziom pizzy to już wiek XVIII. Pojawiły się one po raz pierwszy w Neapolu. W 1889 roku kucharz Raffaello Esposito stworzył dla królowej Małgorzaty Sabaudzkiej trzy pizze, w tym bardzo słynną, tą, która najbardziej jej przypasowała. No i później nawet nazwano tą pizzę jej imieniem, czyli Margaritę. Była to pizza z mozzarellą. Wraz z Włochami pod koniec XIX wieku, a raczej wyjeżdżającymi do Ameryki Włochami pod koniec XIX wieku, pizza pojawiła się w Stanach Zjednoczonych i tam bardzo szybko, można powiedzieć, została podłapana przez inne kultury, przez Amerykan. Tylko że ta pizza, która jest znana w Stanach Zjednoczonych, troszkę różni się od tej włoskiej. Pizza włoska jest cienka albo bardzo cienka, natomiast w Ameryce są te pizze o wiele bardziej grubsze. To ciasto jest bardziej puszyste, taka pizza bardziej, my mamy taką bardziej amerykańską. Do tego włoskie pizze, tak jak mówiłem, dwa, trzy składniki: bazylia, ser, ryba, ser, mozzarella i na przykład jeszcze jeden składnik. Dwa, trzy, cztery składniki. Natomiast pizza amerykańska stała się pizzą, w której tych składników jest oczywiście wielokrotnie więcej, niekiedy no naprawdę przytłaczająca ilość. A później bardzo szybko rozpowszechniła się ta pizza na cały świat wraz z tą kulturą amerykańską. Cały świat poznał pizzę, cały świat niejako się w niej zakochał. Nie dziwię się, też uwielbiam pizzę i dlatego ta pizza jest tak popularna, a jej tak pierwsze ślady naprawdę można odnajdować już setki lat temu. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się, opublikuj, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna dla tego kanału. Dziękuję za uwagę.